Pierwszy raz przyjechałem do Białowieży w 1948 roku, w listopadzie, po ćwiczeniach terenowych z użytkowania lasu w Rogowie pod kierunkiem profesora Krzysika i późniejszego profesora Zielińskiego. Cały rocznik pojechał na kilkudniową wycieczkę do Białowieży. No, byliśmy podekscytowani wszyscy, bo każdy leśnik, a szczególnie student, marzył o tym, żeby zobaczyć Puszczę Białowieską. W 49 roku, w 50 roku, już jako pracownik Instytutu, dzień niepłatny ciągle, zacząłem przyjeżdżać do Białowieży służbowo. Kierownikiem filii Instytutu był przedwojenny nadleśniczy, a później dyrektor Białowieskiego Parku Narodowego, dr Jan Jerzy Karpiński. I on pełnił dwie funkcje wtedy. Był dyrektorem Parku Białowieskiego i kierownikiem filii Instytutu Badawczego Leśnictwa. Karpiński jeszcze przed wojną współpracował z Instytutem Badawczym Lasów Państwowych, działem rezerwatów, kierowanym przez inżyniera Kostyrkę, do którego zakładu dostałem się w roku 49. I to były badania, szeroko zakrojone badania ekologiczne, gdzie były prowadzone w podstawowych, wyróżnionych biotopach, jak to Karpiński nazywał, w podstawowych zespołach Białowieskiego Parku Narodowego, to było 10 jednostek takich wyróżnionych, były prowadzone kompleksowe badania. Te badania dały początek późniejszemu zakładowi badania ssaków, bo profesor Denel i późniejsza stacja geobotaniczna Uniwersytetu Warszawskiego, profesor Matuszkiewicz, pracowali wtedy jako pracownicy na umowie w filii Instytutu Badawczego Leśnictwa. Oprócz autorów tych badań był cały zespół pracowników technicznych, którzy robili obserwacje. I był schemat. Każdy typ obserwacji miał bardzo szczegółową metodykę opracowaną i było wiadomo, co kto ma robić. Dostałem się do zakładu inżyniera Kostyrki, ale dostałem przydzielony do meteorologii. Nie byłem tym zachwycony specjalnie, ale no, po prostu taka była praca. Wprowadził to wtedy inżynier, późniejszy profesor Jakub Tomanek, który był autorem badań meteorologicznych, w ogóle całej metodyki badań meteorologicznych w badaniach profesora Karpińskiego. Z tym, że badania meteorologiczne to były stacje leśne, to był taki system połączony, stacja baza na otwartej przestrzeni i stacja w lesie, która miała badania gradientowe od pół metra wysokości, metr, dwa metry do koron drzew, z tym, że w zależności od struktury drzewostanu przyrządy były usytuowane w poszczególnych strefach struktury pionowej drzewostanu, pod koronami, w koronach. Oczywiście nie było sprzętu automatycznego, elektrycznego. Największa automatyka to były samopisy mechanicznie pisane sprawą liniową, czyli obserwator, drzewa było klamrowane i obserwator musiał wchodzić na te drzewa dwa albo trzy razy dziennie do robienia odczytów. Pierwsze moje przyjazdy, ponieważ to była strefa przygraniczna, to tak, żeby wpuścili, to trzeba by mieć na delegację okrągły stempel i pierwsze trzeba było się meldować na strażnicy WOP-u. Więc jak się przyjeżdżało w nocy, no to Karpiński załatwił, że nie trzeba było w nocy jeździć na strażnicę, tylko rano dawał konia i jechało się na Jagiellońskie Nadleśnictwo, to tam jest przy samej granicy. Tam i w Jagiellońskim była strażnica, a później to się wystarczyło meldować, to już w nocy, na posterunku milicji tutaj.
Jak się przyjeżdżało do Białowieży, to wysiadało się na zastawie, tutaj przy parku, bo tutaj chodził pociąg. Tam, gdzie jest carska restauracja, to była Białowieża, a tu była Białowieża Pałac. No to okno, gdzie Borowski pracował, było widać. No to jak Staszek siedział jeszcze, no to zamiast do Myśliwskiego spać, to się szło do Staszka. Nigdy nie mówił, że jedzie do lasu, jedzie w krzaki. Jedziesz jutro w krzaki, jadę. No i to były takie wyprawy parogodzinne, gdzie po prostu wiele się korzystało. Jak przyszedł do Białowieży, to Karpiński zorientował się, że Borowski ma dobre przygotowanie zawodowe. Włączył go do różnych prac merytorycznych. Przede wszystkim przed tym organizowaniem badań ekologicznych swoich polecił mu, żeby wybrał takie wzorcowe obiekty doświadczalne z poszczególnych siedliskowych typów lasu białowieskich, biotopów, jak to Karpiński nazywał. I po 2 miesiącach chyba chodzenia po puszczy Borowski zaproponował mu sieć i z małą korektą Karpiński to zatwierdził. Myśmy zaczęli tą drugą serię badań już po odejściu profesora Karpińskiego w roku 55 albo 56. Instytut wystąpił, profesor Robiński wystąpił o pieniądze do Polskiej Akademii Nauk. Dostaliśmy taką akredytywę tak zwaną na badania białowieskie i udało nam się rozszerzyć dawny zakres badań Karpińskiego i za te pieniądze z Akademii mogliśmy tutaj wynająć ludzi, a Instytut Meteorologii, który tu miał stację swoją, dołożył się, dał etat. Więc myślimy tak, jeden etat z Instytutu Meteorologii. Na stacjach leśnych pracowało 2 ludzi, ponieważ były obserwacje 3 razy na dobę. To było codziennie, to było za ciężko, więc co drugi dzień robili obserwacje, obserwatorzy. No, Szpakowicz Aleksy, pamiętam, był na tym etacie. Mieliśmy jak gdyby weryfikację naszych badań. To były 3 imprezy międzynarodowe, które dotyczyły tej drugiej serii badań po 1954 roku. To był rok 1958, 9 i 60. W 1958 roku była międzynarodowa organizacja meteorologiczna, OMI w skrócie. Przygotowaliśmy te powierzchnie, jakieś wystąpienia, referaty. W 1959 roku, latem, była zjazd Komitetu Wykonawczego Unii Leśnych Instytutów Badawczych, UFRO. I to, ponieważ Kreuzinger był tam bardzo mocno zaangażowany, zaproponował wyjazd ich do Białowieży. I w 60 roku odbywał się kongres Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody i Zasobów. To się nazywało Ochrony Przyrody i Zasobów bodajże. W każdym razie to była taka chyba 2-tygodniowa impreza. Było parę grup wycieczkowych. Jedna wycieczka była do Puszczy Białowieskiej, potem na Czerwone Bagno, czyli obecny Biebrzański Park Narodowy. Później była w Góry Świętokrzyskie i jeszcze nad morze gdzieś chyba do Łeby czy coś. Także myśmy byli znowu zaangażowani tutaj w referowanie tych prac naszych. Wszystkie oceny były bardzo pozytywne co do tematyki badań, co do zakresu badań, tylko zarzucano nam, że nie mamy aparatury nowej. No ale wtedy nie byliśmy w stanie mieć nowej aparatury, jakiejś nowoczesnej.